Dzień dobry, nazywam się Monika Krzyżanowska i chciałam opowiedzieć Wam dziś, co myślę o wsparciu. O, przepraszam. Od zawsze wierzyłam, że jeden dzień może zmienić całe życie. To jest właśnie mój dzień. To jest dzień, który zmienił moje życie. I jako mała dziewczynka obiecałam sobie, że będę starała się kiedyś, jak będę duża i dorosnę, trochę tego szczęścia, którego ja otrzymałam, oddać. W związku z tym myślałam, jak to zrobić i pewnego dnia był też taki jeden mój dzień, w którym pomyślałam, że to właśnie teraz. Nie wiem, czy pamiętacie, jakiś czas temu w Telewizji Polskiej Dwójce leciał taki zawsze przed świętami i ty możesz zostać świętym Mikołajem. Ten program trwał przez 18 lat, więc ja w sumie zdążyłam już dorosnąć przy tym programie, ale zawsze bardzo lubiłam go oglądać. Był dla mnie dużą inspiracją, motywacją i pokazał mi, że ludzie mogą się łączyć i robić bardzo fajne rzeczy. I tak z tą wiedzą jakby tego, że zawsze chciałam jakby rozwijać ten temat pomocy, któregoś razu, kiedy Telewizja Polska zaprzestała organizacji tego wydarzenia, mimo tego, że zrobili przez 18 lat bardzo wiele dobrego dla 45 placówek z całej Polski, to były takie cykl takich bardzo fajnych koncertów, ja pomyślałam wtedy, że to jest może znak, że to jest może właśnie ten dzień, w którym może ja powinnam zrobić coś własnego. I tak trafiłam do miejsca, w którym zatrudniłam się w zasadzie tylko po to, żeby zorganizować tam wigilię dla dzieci. I kiedy w lipcu przyszłam tam do pracy i zaczęłam mówić o świętach, to chyba tak nie wszyscy traktowali mnie poważnie, ale to się wydarzyło, to się stało. Wraz z moim szefem, a teraz już moim mężem, zorganizowaliśmy taką wigilię. Na początku to były małe wydarzenia, ale od tego czasu minęło już kilka lat. Natomiast jedno jest pewne, że wiemy, że będziemy chcieli robić już to całe życie. Dziś mamy własną fundację, nazywa się One Day, trochę na cześć tego, że bardzo wierzę, że ten jeden dzień może naprawdę wiele w nas zmienić. W ramach tej akcji w tym roku mieliśmy 21 placówek z całej Polski i około 700 podopiecznych. Część z nich przyjechała do Warszawy. Mieliśmy dwa dni wspaniałej zabawy i wielkiej wigilii, na której wręczaliśmy prezenty. Dzieci nocowały w hotelach, miały mnóstwo atrakcji. Ale najważniejsze jest to, że dzięki temu projektowi 16+, zbieramy finanse i też ludzi z całej Polski, którzy pomagają nam w organizacji szkoleń dla dzieci usamodzielniających się. Ten projekt nazwaliśmy 16+. Nie jest to projekt rządowy. Dziś opowiem o takich moich wrażeniach, jeśli chodzi o pomoc i tego, co przez te wszystkie lata się nauczyliśmy, bo tak naprawdę każdy rok był taką nauką dla nas. Powiemy o ocenie intencji, ile i jak, czyli wartości i sposobie pomocy. I jeśli chodzi o ocenę, opowiem taką krótką historię o dwóch aniołach. Dwaj aniołowie wędrowcy wędrowali przez miasto i postanowili zatrzymać się gdzieś na noc. Najpierw zatrzymali się w domu bardzo bogatych ludzi, którzy przyjęli ich nie do końca dobrze, ponieważ nie znalazła się dla nich kolacja, ani też nie znalazło się dla nich miejsce w sypialni dla gości, tylko niestety musieli spać w piwnicy. No i podczas tej nocy okazało się, że w jednej ze ścian jest dziura i starszy anioł postanowił ją załatać. Młodszy zapytał dlaczego, a on odpowiedział: nie wszystko jest takim, jakim się być wydaje. Na drugą noc pojawili się już w domu trochę biedniejszej rodziny i ta rodzina jednak podzieliła się z nimi wszystkim. Dali im posiłek i ulokowali ich w sypialni swojej dla gości. Niestety rankiem, kiedy się obudzili, okazało się, że ich jedyna krowa, żywicielka tej rodziny, niestety zmarła. Więc młodszy anioł znowu zapytał starszego, dlaczego tak się wydarzyło? On odpowiedział: nie wszystko jest takim, jakim się być wydaje. I opowiedział mu, że podczas tej pierwszej nocy
on zobaczył tą dziurę w ścianie i postanowił ją załatać, ponieważ pierwsza gościna jakby nie była jakby taka hojna i on nie chciał, żeby ci ludzie odkryli, że mają jeszcze taki dodatkowy skarb w tym domu. Natomiast jeśli chodzi o drugą rodzinę, to w noc, kiedy spali, przyszedł anioł śmierci i poprosił o żonę tego biedaka. W związku z tym anioł poprosił, żeby wziął krowę. I tak jak widzicie, nie wszystko jest takim, jakim się być wydaje. Czy warto zatem oceniać pomoc innych? Czy pomaganie to czyn szlachetny sam w sobie, więc czy wymaga jeszcze jakiejś dodatkowej analizy? Czy pomoc może być ważna lub ważniejsza? Jeśli oceniamy pomoc innych, innej fundacji, stowarzyszenia, koleżanki, przyjaciółki, być może jakiegoś drugiego człowieka, to tak naprawdę nigdy nie jesteśmy w stanie powiedzieć, że to, co myślimy, jest prawdziwe. Nigdy nie jesteśmy w stanie tego ocenić tak naprawdę, ponieważ nie jesteśmy w skórze tego człowieka. To tak jak z naszym aniołem. On został bardzo oceniony na początku, że nie pomógł tym ludziom, a tak naprawdę zrobił dla nich bardzo wiele. I często oceny padają bez możliwości konfrontacji ze źródłem. I dlatego też przychodzą takie chwile zwątpienia. I w każdym z nas na pewno, natomiast ja również miałam taką chwilę. Wydarzyło się to, kiedy zaczęliśmy już organizować te gwiazdki i w pewnym momencie pojawiły się takie dylematy, że to jest tylko jeden dzień, w zasadzie to jest tylko jakaś taka impreza, są poważne problemy tych dzieci, więc może zająć się trzeba czymś bardziej wartościowym i w zasadzie czemu tutaj jakby traktować to wszystko tak zabawowo. Nie ukrywam, że bardzo emocjonalnie przeżyłam te wszystkie wątpliwości w swojej głowie i z tego miejsca chciałam podziękować mojemu mężowi, który jest takim naszym wsparciem fundacji od początku, który powiedział mi wtedy: zapytaj po prostu dzieci, przecież dla nich to robisz. I w zasadzie teraz wiem, że to bardzo proste rozwiązanie było najlepsze, bo wtedy, to jest akurat korespondencja z panią Renatą, która jest dyrektorką Domu Dziecka w Kętach. Wysłałam takich zapytań wiele do różnych osób, co one na ten temat myślą, ale również zapytałam dzieci. Otrzymałam od nich bardzo dużo zdjęć, serduszek powyklejanych na lodówce z napisem One Day, One Day. Teraz już wiem i nie mam wątpliwości, że to, co robimy, ma duży sens. Natomiast mówię o wadze tej oceny, ponieważ uważam, że ocena w temacie pomocy jest paradoksalnie bardzo istotna i czasem jej brak to też jest właśnie pomoc. Natomiast jeśli chodzi o intencje, wyobraźmy sobie kogoś, kto nie ma jak się odwdzięczyć pięknym prezentem, znajomościami, kontaktem, może załatwieniem jakiejś pracy. Czy intencja w przypadku pomocy nie wydaje się być wam najważniejsza? Wigilia jest zawsze wtedy, kiedy my tego chcemy. Wigilia to taki przykład jednego dnia, w którym 90% osób podobno na świecie ma dobre intencje. Chce się pogodzić, spotkać, zrobić coś miłego, pomóc komuś. Ale tak naprawdę jest to dla mnie taki symbol jednego dnia, którym może się wszystko zmienić. Taki symbol naszego życia, w którym tak naprawdę czasem jedna rozmowa, jeden moment, jedna chwila, jedna myśl może zmienić całkowicie nasze życie. Badania nad altruizmem u dzieci wykazały, że w 15 miesiącu życia dziecka już te zachowania się pokazują. To znaczy one zaczynają się dzielić na przykład cukierkami, kiedy widzą, że ich rówieśnik ma w życiu trochę gorzej, czyli na przykład, że dostał ich mniej. Natomiast w wielu miejscach możemy przeczytać, że altruizm w zasadzie nie istnieje, że pomagamy innym, ponieważ sami dzięki temu czujemy się lepiej. Natomiast mi się wydaje, że jeżeli pomagamy innym i czujemy się z tym fajnie i taka była nasza intencja, to w zasadzie dlaczego mielibyśmy nie czuć się z tym dobrze? Dlaczego nie mielibyśmy też trochę tej energii wziąć dla siebie? I myślę, że pomaganie rodzi po prostu dobrą energię i miłość. Tak po prostu jest. I nigdy nie wiemy, jakie ktoś ma intencje, ale najważniejsze jest to, że pomaga. I nie możemy tego nigdy oceniać.
tutaj dochodzimy do sposobu, czyli ile jak pomagać i ile ta pomoc jest warta. Myślę, że pomoc jest warta tyle, na ile wyceniamy ją my sami. Podam tutaj przykład takiego chłopca, który jest podopiecznym fundacji na 17 lat, znaczy miał, bo to było kilka lat temu, i wymarzył sobie bardzo specjalistyczną ramę do roweru, wyczynową, taką górską. Wpisałam tą ramę do tabelki marzeń na naszej stronie dla darczyńców, którzy wybierali sobie prezenty, i pomyślałam od razu, ojej, będzie problem z tą ramą, chyba nam się nie uda tego zrobić. Mam nadzieję, że w razie czego chłopiec zgodzi się na jakiś inny prezent. Na drugi dzień w zasadzie zadzwonił telefon, co mnie bardzo zdziwiło, i pan mówi, dzień dobry, dzwonię w sprawie tej ramy do roweru. I ja od razu powiedziałam, tak, wiem, to jest bardzo specyficzny pomysł, ale wiem, że to dziecko się tym interesuje. Ale przerwał mi moje tłumaczenie i powiedział, ja mam tą ramę. A w zasadzie nawet mam nie tylko ramę, ale mam rower. Okazało się, że pan nie miał tylko ramy i roweru, ale miał też całą szkołę, która uczyła jakby właśnie jakby takiego wodu. Więc chłopiec zyskał nie tylko ramę, rower, ale też mentora, który jakby w tym przejściu w dorosłe życie zagarnął go do siebie jakby i zyskał nowych przyjaciół i nowe możliwości. Zatem rzeczy, którymi każdy z nas może obdarować drugiego człowieka, to wiedza, czas, doświadczenie i czasem uświadomienie nieświadomego. Tak samo jak ten chłopiec. Dla niego marzenie było wręcz nierealne tak naprawdę. On sobie składał ten rower gdzieś tam. A dla tego pana to nie wymagało już tak dużego nakładu pracy. On po prostu to miał i chciał się tym podzielić. Czy zatem można powiedzieć, że ta pomoc była mniej ważna, bo przyszła mu z dużą łatwością? Jak więc pomagać tak po swojemu? Myślę, że ważne jest to, abyśmy my sami czuli, że w danym momencie zachowaliśmy się tak, jak sami chcielibyśmy być potraktowani. I tutaj mam taki śmieszny przykład. Bądź jak sprzedawca jabłek. Wyobraźmy sobie dwóch sprzedawców jabłek. Pierwszy to taki, który z dużą energią opowiada o tym, jak bardzo ważne jest jedzenie błonnika, jak dużo tego jest w jabłkach i życzy ci wspaniałego dnia. A drugi sprzedawca po prostu sprzedaje ci jabłka. W pracy tego pierwszego można zauważyć pierwiastek intencji i dobrych intencji i takiej służby. I ja właśnie uważam, że tak powinna wyglądać pomoc. Że pomoc powinna rodzić się, że pomoc powinna przychodzić ci z łatwością. Że powinna mieć czyste intencje i przynosić obydwu stronom bardzo dużo pozytywnej energii. No i teraz takie zadanie. Pomyślcie wszyscy, jak tu jesteście, co możecie zrobić w ramach tego, czym się zajmujecie, dla ludzi, których spotykacie na co dzień. Dla sąsiadów, znajomych, przyjaciół, rodziny, szefa, być może innej osoby. Macie już jakieś pomysły? To jeśli macie, to umówmy się, że od teraz zaczniecie je po prostu realizować. Czy zatem po tym wszystkim, co powiedzieliśmy, ciepłe słowo od nieznajomego albo po prostu zainteresowanie nie może czasami wpłynąć na nas tak bardzo, że pragniemy zbudować siebie na nowo? I tu podam przykład dziewczynki, która znajduje się w jednej też z placówek, z którą pracujemy. Podczas długiej rozmowy na temat tego, czym chciałaby się zajmować zawodowo i ewentualnie odkrycia jakichś jej talentów, okazało się, że w zasadzie była tak zamknięta, że naprawdę mało dało się tutaj wydobyć z niej informacji. No i po dłuższej naszej rozmowie ta dziewczynka przyniosła nam spod łóżka pudełko. Tajemnicze pudełko, któremu nikomu nigdy nie pokazała, gdzie znajdował się zeszyt z nauką koreańskiego. To nas bardzo zaskoczyło, ale też ucieszyło, bo od razu wiedzieliśmy, że to warto rozwijać. Natomiast ona nie widziała jeszcze w tym takiej jakby możliwości. Bo wychowankowie w domach dziecka mają przeważnie pół godziny dziennie na internet, tak? Że mogą sobie jakby korzystać z internetu przez te pół godziny. Więc ona zamiast gdzieś grzebać w profilach społecznościowych, jakby zaczynała jakby uczyć się tego koreańskiego. Oczywiście darczyńcy później dali jej fajne książki i zaczęliśmy to kontynuować. Niemniej jednak chcę zwrócić uwagę na to, jak czasem mało potrzeba, żeby po prostu kogoś wesprzeć.
I dziś moją intencją było to, że być może dziś dla was będzie taki one day, że może dziś zmienicie jakiś kawałek swoich myśli na temat wsparcia i pomocy. Nie wszystko jest takie, bo wiem, jakim się być wydaje. Nie oceniajmy, pomagajmy. Dziękuję bardzo.